Jo, siemanko, z tej strony Franek. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak najłatwiej znaleźć kopalnię w Minecraft. Żeby znaleźć taką kopalnię w Minecraft, trzeba wejść w graj, wcisnąć stwórz nowy świat. Na przykład tak. Wchodzimy tak, w kreatywny. To musi być. I wchodzimy w ziarno generowania. Ziarno generowania to jest coś takiego, że możesz wejść na jakąkolwiek wioskę, że się w niej odradzasz. Sami zobaczcie. Wchodzę w tą strzałeczkę. Tu będzie się tam teraz logowało. O, i zobaczcie, tu są różne wioski. Wioska nadbrzędna, ogromna łoza pustynna, podwodna świątynia na przykład, pole słoneczników, stoliwo górskie, wielkie klify na przykład, wioska lodowych sopi, wirująca rzeka, no wiecie jakie tam jeszcze są, zobaczycie. I trzeba wejść w tak, w stoliwo górskie, potem trzeba wejść w stwórz i teraz będzie się to nam logowało. To akurat działa na najnowszej wersji Minecraft, 1.13 na telefonie i chyba zadziała też na 1.12, tak mi się wydaje. Ale gram jednak na 1.13. To Wam zaraz pokażę. Jak widzicie, odradzam się w takiej jakby trawce i zaraz odrodzę się koło stoliwogórskie. I tutaj jest wioska taka fajna. Ona jest bardzo mega fajna, bo w tej, na tej wiosce możesz handlować. To jest taka fajna wiocha, bo niedaleko jej masz już wioskę na przykład, tylko że ta kopalnia jest troszeczkę dalej. Lecimy tak. Lecimy tam prosto. Trzeba polecieć. Ale mi się Minecraft tu zbugował. Zobaczcie jaki bug. Mi się zrobił jakby takie niebo tu było. Ale troll. No dobra. Nieważne. Lecimy tam dalej. Tutaj jest ta kolejna wyspa i trzeba tak lecieć cały czas w tą stronę tej jakby wyspy. I zaraz tam dolecimy. Zobaczcie. Okej, to już zaraz tam dolecimy. O, widzicie? Widać coś. To są te skały. I tu jest ta najlepsza kopalnia w 1.13. No, wydaje się, że to mała dziurka, ale ona jest bardzo głęboka. Zobaczcie. Tylko lepiej wypiję mikstur widzenia w ciemności i pokażę Wam, jak ją niby zwiedzić. Na jednym świecie zrobiłem sobie tak, że zbudowałem tory i po prostu tak sobie wjechałem tam do lawy. I tam już widać od razu diamenty, zobaczcie. Tylko trzeba tak schodzić cały czas na dół, żeby tam dojść. Tutaj widać wodę na przykład. Ta kopalnia jest mega wielka, bo w niej wykopałem około 64 diamentów. No i jeszcze plus 6 takich diamentów. I to jest właśnie najlepsze. I stałem się od tej pory milionerem. No jak widzicie, tu jest ta lawa niby. Zaraz Wam pokażę te diamenty, bo już w niej jestem jakiś 24 raz. Bo się odkryłem. Zobaczcie, lawa! Diamenty! Widzicie? Tak dużo tych diamentów tu jest. Tu jest jeszcze złotko. Żelazo, czerwony kamień, szmaragdy. Szmaragd jest akurat bardzo rzadki, węgiel. Tutaj widać różne rzeczy. Na przykład tutaj lećmy dalej. Co tu jest na przykład? Takie produkty. O, czerwony kamień, tu jest lawa. Tutaj pewnie niedaleko są diamenty. Taka opowieść. Zawsze koło węgla są piasy. Najczęściej, bo ja teraz wykupywałem tyle węgla, a znalazłem różne diamenty. To jest właśnie najlepsze. O, szmaragdy, zobaczcie. Szmaragd i tutaj widać złoto na przykład. To jest właśnie bardzo fajnie. Lecimy tam dalej. Bo tam dalej coś jeszcze jest. Oj, muszę tylko to rozwalić. Na przykład. O, zobaczcie. Tu widać jakiś węgiel. O, węgla tutaj całkiem dużo ich jest. Tu pewnie będą jakieś diaksy, tak mi się zdaje, ale kopalnia jest bardzo fajna. Ogólnie. Tutaj ciekawe, co niby jest. O, zobaczcie. Tutaj cieknie woda. Tutaj węgiel na przykład. Żelazo tu jest. No, różne.
różne jakby takie rzeczy. Więc powiem wam, że ta kopalnia jest najlepsza. Tylko, że ona jest taka wielka. W poprzednim odcinku, który mi się nie udał, na chwilę go wgrałem na YouTube, ale już go nie ma. Był taki fajny, tylko szkoda, że trochę tam mi się coś tam poprzycinało. I tam było tyle tych diamentów. Tylko ciężko teraz będzie mi znaleźć. No ale przeszukam tą całą kopalnię, jak się wreszcie miał. O, tu jest woda na przykład. Cieknie. Dużo jest tej wody na przykład tutaj. Więc muszę tylko tutaj dolecieć. Jakby. Okej. Tyle teraz tutaj polecimy. No dobra. Tutaj widać wodę. Która już cieknie. Obsydian. Lawa. O, możemy się zbliżyć. Tutaj. A tu jest widać lawę. A! Gram na kreatywie. Jak ja mogłam na to wpaść? O, kolejna lawa. Czerwony kamień. Woda. Lawa. Ta kopalnia jest taka fajna. Normalnie. Lecimy tak. Węgiel, żelazo. Tutaj czerwony kamień. O, zobaczcie, diament. Diamenty. No. Farta mamy. Znaleźliśmy o dwa bloki. Trzy. No nie, ale jeszcze tutaj dalej zaczynamy. A nie. Jeszcze 4 bloki diamentu. Widzicie? Znalazłem. O, jeszcze złoto, żelazo. Widzicie? Dużo tu diamentów jest. Bo teraz zauważyłem. Tu węgiel widać. Może coś jest z tych węgla. Nie, tu akurat nie ma diamentów, ale tyle razy widziałem ukryte diamenty w węglu. Pewnie tu mogą być. No, zobacz. Tutaj węgiel jest. Nie ma. Na przykład. Zobaczymy się tutaj dalej. O, no i tutaj węgiel rozwalony. A czy tutaj jest? No, zobaczymy. No, ale kopalnia jest bardzo fajna, zburzysta. I jest w niej dużo fajnych rzeczy. Ja tu aż wykopałem tyle diamentów na przykład, że nie mogłem jakby w to uwierzyć. Od razu. Tutaj jest. Lecimy tylko tam dalej. Jakby. Lecimy tutaj. Dobra. To tutaj dalej lecimy jakby jeszcze. No to zobaczymy. Czy coś bo to było? O, no tak, tam było złoto. Chociaż nie wiem. Co to było? Coś mi się zdawało. Lawa! O! Sporo jej tutaj. Co to jest? Węgla. Może tutaj coś znajdziemy. Już wylecieliśmy. Czerwony kamień. Sporo jest tych czerwonych kamieni w tej kopalni. Mega dużo. Lazuryt. Lazuryt też jest bardzo cenny, bo z niego można korzystać różne książki. Z lazurytu. Więc bardzo się opłaca grać właśnie to, że masz na przykład lazuryt. No i różne rzeczy. Co my tu mamy? Gdzie tu węgiel? O, widać. Jakiś węgiel na przykład. Tutaj różna lawa leży. Węgiel. Muszę tylko wykopać ten węgiel. Nie. Nie ma tutaj na razie nic. Na razie nic tu nie widać. Ale jak widzieliście, widziałem tutaj trochę tych diamentów. Więc całkiem dużo. Ale wam jeszcze mogę dalej pokazać. Bo się całej... Bo dopiero połowę jej zwiedziliśmy. Ta połowa akurat za bardzo nie jest taka
Słaba akurat ta jedna połowa, ale druga połowa będzie lepsza. No czekajcie, ja na chwilę wyjdę z tej kopalni, jeszcze raz do niej wejdę. Innym jakby takim wejściem. Zobaczcie. Teraz będę to wykopywał, tylko że musiałam wlecieć do takiego jakby nowego schematu. O, doleciałem. No i zobaczcie, co tutaj jest. Na przykład tak. Różne... O, zobaczcie. Widać to. Tą jakby wielką, trudną kopalnię. No właśnie wszystkie małe kopalnie wydawały się, że to jest takie malutkie, a jest taka wielka. O, mi wiksel widzenia w ciemności mi się kończy. Wybiję kolejną. Właśnie ta mikstura oznacza, że tak że minęła połowa mojego odcinka z tym poradnikiem. No ale lećmy tam dalej. O, idziemy teraz tą drogą. Jakby. Zobaczcie tutaj tego jakby, tego węgla. Lawa, woda. O, diament! Jeju, widzicie? Tutaj akurat w tym schemacie jeszcze w ogóle nie byłem, ale... Jediaksów. Zobaczcie. Aż tutaj cztery. Cztery? Jak dużo. Nie rozwalę lepiej to żelazo, ale są jakie... Ale diamenty, no. Jak to oni zrobili niby, no. Zobaczcie. A jeszcze zobaczymy tutaj na dole. Jeszcze na dole! Jezus! Ile można jakby tego... O, widzicie? Węgiel jakby jest tutaj. I właśnie to oznacza, że diamenty leżą zawsze koło węgla. A w środku tych jakby diamentów jest węgiel. Bo węgiel i diamenty najbardziej ze sobą graniczą. O, tutaj jakby węgiel, tutaj, 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 tutaj. Akurat tutaj w środku jakby źródle nie ma diaksów. Ale jak tyle tych diamentów, no chłopaki, no. Już teraz, już dużo tych diamentów. Lećmy tam dalej jakby, żeby zwiedzić. Lazuryt! O! Lawa, na przykład, tutaj jest. Widzicie, ta połowa widać, że jest lepsza. O, kolejne diaksy, no! Jaki fart! Kolejne diamenty znalezione. Więc bardzo dużo węgla jeszcze tutaj. No i o tych diaksów tu jest, to za bardzo nie wiem. I właśnie dlatego ta kopalnia jest taka fajna. Tutaj lawa jest na przykład. Różne schematy. O, złoto! Złoto też jest, powiem wam, fajne. W tej kopalni jest jakby żelazo, jakby trochę. Tyle samo, ale... O, creeper! Pająk? Myślałem, że to pająk, inny rodzaj pająka. Szkiec enchantowany łukiem. Co to jest za jakieś... Szkielet. Może go zabiję i zobaczymy, jaki będzie miał niby łuk. Zobaczymy. Tylko gdzie by go tutaj zabić? Czy mi szkielet uciekł? Jak w ogóle szkielety potrafią się teleportować? Czasami to się robi dziwne, że mąby się bagują i często jakby wygląda, żeby uciekają. Gdzie jest ten szkielet? Bo ja nie wiem, no. O, jest! To zabijemy go. Jaki ma łuk? Co nie dostałem? Właśnie to jest słabe, że w mobach czasami nie dostajesz różnych rzeczy. Tylko dostajesz jakby tam kostkę na przykład. Ale fajniej byłoby, gdybyś dostała często każdego raz łuk. No wiem akurat, ale trochę to dziwna zasada zrobiono. No dobra, lecimy dalej. Okej. Okay. Jakby lecimy. No ale kopalnia to duży schemat. Tyle tych diamentów tu jest. Jak widzicie, jest ich bardzo dużo. I to jest ta woda? Tak, to jest ta woda. Widzieliśmy jakby trasą, tam gdzie... Czy to było złoto? Nie, to żelazo. Żelazo się czasami myli ze złotem. Ale to już jest ten schemat. Tutaj ta lawa. Widzieliśmy tylko górą jakby z tego całego schematu. Ale jeszcze wam pokażę szmaragdy w ogóle, bo jeszcze wam nie pokazałem. W ogóle tutaj jeszcze coś jest. Coś w tych schematach tutaj. Lawa na przykład. Obsidian. To całkiem dużo jakby. Czego jest. Ale pokażę wam zaraz jakby te szmaragdy. Bo widzieliście tam na początku te szmaragdy były.
Bo niedawno w mojej podróbce filmika, że źle go zrobiłem, znalazłem dużo szmaragdów. Pewnie gdzieś się tu kryją, tylko nie wiemy. O, widzicie szmaragd? Bo dużo jest we wielkich klifach szmaragdów. O, tu jeszcze nie byliśmy. Co tu jest? Tutaj widać, że lawa, węgiel. Tutaj jakby. No na przykład. O, dobrze. Okej. To wlatujemy w te schematy. Lawa na przykład tu widać. Węgiel. Co dalej tutaj niby jest? Szmaragd, proszę! Widzicie? Znalazłem szmaragdy. Szmaragdy też trzeba czasami poszukać. Diamenty! O! A nie, ja wleciałem w te szmaragdy. Ale się pomyliłem. Pewnie szmaragdy muszą być tam dalej. Ale tu widać lawa. Węgiel na przykład. O, na przykład. Co my tu mamy? Czy to też szmaragdy? To tak, to. Ale ja powiem wam, że tu więcej kiedyś też tego jakby widziałem. Teraz jedźmy na górę, tylko na dół. Sprawdźmy wcześniej na tym dole. Tu widać lawę. Szmaragdy! O, widzicie? Tutaj już są jakieś szmaragdy. Zobaczmy, co tutaj dalej jest. Tu widać, że jeden blok. Okej. Tutaj widać lawę. No i żelazo. Okej. Lećmy tutaj na górę. Blok żelaza. Kolejny szmaragd. Widzicie? Kolejny szmaragd znalazłem. Na przykład. Lawa, obsydian. No jak widzicie, tutaj dużo szmaragdów. O, kolejny szmaragd. O. Jak widzicie, tu jest dużo szmaragdów w tej kopalni. Ale jej wnętrza są bardzo wielkie. Jeszcze na koniec mojego odcinka powiem wam, że też to się da grać na komputerze na przykład. No i na różnych jakby sprzętach. Tylko, że to musi być wersja 1.13. Ale nie na ten taki tryb jednoosobowy, tylko ją trzeba pobrać. Powiem wam, że ona, że są niektóre poradniki, które mogą zrobić, że ją da się wziąć za darmo. Tak i tam, gdzie teraz gram. No ale tyle tego węgla, tyle tych szmaragdów. To nie jest ogólnie żadna modyfikacja, tylko to jest jakby normalny świat. Tylko, że ustawiasz na taki po prostu tryb, że możesz po prostu sobie jakby wejść po prostu w Soliwogórski, jakby tam jest ta kopalnia. Słuchajcie, ja już będę kończył mój odcinek. Dajcie mi łapkę w górę, no i napiszcie coś w komentarzach, no i subskrybujcie mój kanał. Cześć!